Witam Państwa w patronach naszych ulic. W tym odcinku przedstawiamy Państwu historię, tragiczną historię rodziny Szlendaków. Zapraszam. Józef Szlendak, głowa całej rodziny, urodził się 28 lutego 1877 roku w Bobrownikach koło Dęblina. Tam spędził swoją młodość. Tam też ożenił się z Cecylią z Cieślińskich. Był nauczycielem. Uczył w podłukowskich Rykach. Potem przeniósł się do samego Łukowa, gdzie został kierownikiem trzyklasowej szkoły mieszczącej się na Łapieguzie. Następnie siedmioklasowej w budynkach przy ulicach Warszawskiej i 11 listopada. Po wybuchu wojny, jako że był przedstawicielem lokalnej inteligencji, został aresztowany i wywieziony do jednego z obozów koncentracyjnych, z którego już nie powrócił. Oficjalne pismo niemieckie podaje, że przyczyną zgonu był uwiąz starczy. Niestety mija się to z prawdą. Tak naprawdę Józef Szlendak zmarł 2 maja 1941 roku, dokładnie o godzinie 15:40. Podczas apelu nie był w stanie wystać o własnych siłach, leżącego dobity kijami. Jeden z synów Józefa, Antoni Dionizy Szlendak, urodził się 8 kwietnia 1913 roku w Rykach. Po przeprowadzce całej rodziny do Łukowa uczęszczał do miejscowego gimnazjum. Był czynnym sportowcem, grał w Orlętach Łuków. Podobnie jak ojciec, podczas okupacji został aresztowany, a dalej wywieziony do Auschwitz. Oficjalne niemieckie dokumenty podają, że zmarł 12 marca 1941 roku o godzinie 7:30. Miał 28 lat. Siostra Antoniego, Zofia, urodziła się 13 marca 1919 roku w Łukowie i podobnie jak brat, także kończyła łukowskie gimnazjum. Podobnie jak jej ojciec i brat, została aresztowana już na początku wojny. Trafiła do Radzynia Podlaskiego, a stamtąd dalej wywieziono ją do więzienia na Lubelskim Zamku. Stamtąd była już tylko jedna droga. 16 lipca 1941 roku została rozstrzelana. Miała 22 lata. Janina Fabierkiewicz-Szyrkowa, jej współwięźniarka na Lubelskim Zamku, tak potem pisała o Zofii. Znowu była rozwałka. Objęła ona mężczyzn i 5 kobiet. Wśród nich także Zosia Szlendak z Łukowa. Zośka, dzielna dziewczyna, nie tylko szła na śmierć z godnością, z głową do góry, ale podtrzymywała na duchu inne. Mieczysław Antoni Szlendak, najstarszy z braci, przyszedł na świat w 1912 roku w Rykach i podobnie jak reszta rodzeństwa uczęszczał do łukowskiego gimnazjum. Był świetnym piłkarzem. Znany był ze swojej gry w jednym z dwóch łukowskich klubów przedwojennych, Strzelec Łuków. Służbę wojskową odbył, a dalej pracował zawodowo w obsłudze naziemnej lotniska w Dęblinie. Podczas okupacji, po aresztowaniu niemal całej jego rodziny, postanowił zemścić się na oprawcach, jednak nie chciał przynależeć do żadnej organizacji. Dlatego postanowił prowadzić walkę z nazistami na własną rękę, w której niejednokrotnie pomagał mu jego młodszy brat. Podobno miał gdzieś tutaj, na terenie Nowego Łukowa, świetnie zorganizowaną i zamaskowaną kryjówkę.
25 czerwca 1941 roku Niemcy otoczyli ich dom przy ulicy Warszawskiej. Walka nie miała sensu, trzeba było się ewakuować. Niestety Mieczysław zginął w walce, osłaniając ucieczkę swojego młodszego brata. I tak ostatni, a zarazem najmłodszy z rodziny Ślendaków, Bronisław Jakub, urodził się 25 lipca 1923 roku w Łukowie. Uczęszczał do łukowskiego gimnazjum i liceum Tadeusza Kościuszki. Edukacji jednak nie skończył, przerwała mu ją wojna. Po wkroczeniu Niemców do Łukowa, a także aresztowaniu jego rodziny, miał zaledwie 16 lat. Niestety, mimo tak wielkiego poświęcenia brata, nie przeżył wojny. Zginął 8 sierpnia 1944 roku w Węgrowie.